Cześć wszystkim! Mamy nowe wideo! Zobaczmy, jak przenosić zwierzęta do szpitala, aby nikt tego nie zauważył. Życzymy dobrej zabawy! Dzień dobry, co mogę dla pana zrobić? Kim jest ta ślicznotka? Ach, co za wspaniały dzień! Jestem taka piękna! I wolna! Cześć, chłopcy! Wiesz co, nic mnie już nie boli. Jestem młody i energiczny, zwłaszcza jeśli to będzie moja sąsiadka z sali. Chłopcy, uspokójcie się. Przyszłam tu do przyjaciela. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, gdzie leży? Ojej, chyba ktoś zasłabł. Pomóżcie mu. Dobrze, sama znajdę salę. Cześć, Dan. Chcesz? Coś ci pokażę. Co ty na to? Tak, tak, to twoje ulubione chomiki schowane w tych kulach. Mam nadzieję, że pomogą ci szybko wyzdrowieć. Co? Chyba żartujesz. Wracam do gierki na telefonie. Co za piękny dzień. Stop, a dokąd z tym zwierzęciem? To jest szpital. Nie wolno wnosić zwierząt, więc musisz oddać królika. Świetnie, będzie tu na ciebie czekał. A ty z jakim problemem? Co? Nie można wnosić zwierząt? Co mam robić ze Stevie? Moim wiernym psem. Może moja ręka nie boli tak bardzo? Oj, jednak boli. W porządku, coś wymyślimy. O, mam już pomysł. Mogę udawać, że jestem niewidomy. Wtedy mój kochany pies Stevie zostanie wpuszczony jako pies przewodnik. Muszę to przetestować. Dzień dobry, ja nic nie widzę. Kim pan jest? Atakujesz niewidomego? A, pan jest niewidomy. Proszę przechodzić. To było niezręczne. Ups, piłka mi wypadła. Stój, Stevie! Nie! Niegrzeczny pies. Dosyć tego, Stevie. Dorwę cię. Idę po ciebie, kolego. Miesiąc bez słodkich kości. Potrzymaj to. I tak cię złapię. No już, już, stój. Przyhamuj, kolego. Widzę, że cudem odzyskałeś wzrok. Wynocha ze szpitala razem ze swoim psem. Trzeba tu troszkę posprzątać. Dzień dobry, pani z dzieckiem? Jak słodko, akurat mam tu grzechotkę dla maleństwa. Pokaż mi je. Proszę poczekać, dziecko śpi. Już za późno. Tak, mam tam pieska. Przepraszam, muszę zrobić badania, a sama się boję. Naprawdę nie mogę wejść z moją księżniczką. Rozumiem. Nie zobaczysz nas więcej. Przynajmniej mogę zatrzymać zabawkę. Dokąd to? Chwileczkę. Czy to świnka morska? Stać! Proszę mi ją oddać, bo nie wpuszczamy tu zwierząt. Przykro mi, ale to nie ja ustalam zasady. Wróci do ciebie po badaniach. Jak to nie wolno ze zwierzętami? Muszę natychmiast coś wymyślić. Nie obejdę się bez moich słodkich karaluchów. Ten facet dostał niezły łomot. I podsunął mi świetny pomysł. Mogę owinąć głowę i słoik z karaluchami bandażem. Wtedy pielęgniarz mnie wpuści, bo mam wielkiego guza. Oj, jak boli, jak boli. Dzień dobry, co się stało? O, rany, jaki wielki guz. Widziałem takie tylko w bajkach. Wejdź proszę. Ojej, co za ból głowy. Cześć, babciu. Myślisz, że to guz? Nie, to moje ukochane karaluszki. Moje pupilki. Są takie słodkie, że nie mogłam się z nimi rozstać. Pomogą mi się wyleczyć. Babciu, dokąd idziesz? One są nieszkodliwe. Dzień dobry. Przyszedłem na zmianę opatrunku i przyprowadziłem psa. Nie wolno ze zwierzętami? Okropność. Gdybym wiedział, nigdy nie przyszedłbym do waszego szpitala. To oburzające. Co? Nie można ze zwierzętami? Ale co z moimi rybkami? Trzeba coś wymyślić. Już wiem, mam świetny pomysł. Przeleję rybki z akwarium do kroplówki. W ten sposób bez problemu ominę stanowisko pielęgniarza. Zrobię tak, żeby wyglądało, że mam kroplówkę. Świetnie. Muszę przetestować moją metodę. Lecimy. Dzień dobry. Tak mi słabo. Ojej, przechodź. Musisz szybko dostać się na oddział. Dzień dobry, dziadku. Jestem twoją nową sąsiadką. I udało mi się przemycić moje rybki. Przeleję was zaraz w bardziej znajome miejsce. Oj, ten kaszel naprawdę daje mi się we znaki.
Muszę się napić wody. Coś z nią nie tak. O mamusiu, czy ja wypiłem rybki? To okropne. To twoje? Ale tu nie wolno wprowadzać zwierząt. To za ohyda. O mój Boże, co to jest? Kogo przyprowadziłaś do szpitala? Zdecydowanie coś ci się pomieszało. To nie klinika weterynaryjna. Jest po drugiej stronie ulicy. Muszę coś wymyślić, bo inaczej nie uda mi się przenieść mojego szczurka. Mam pomysł. Sprytny jesteś, co? To może zakradniesz się przez kanały wentylacyjne do mojej sali. Dzień dobry, nie mam żadnych zwierząt. Naprawdę. A pod czapką? Co ty wyprawiasz? A co masz w torebce? Bingo! Ser? Po co ci on? Oh, jest w nim dziura. Dziwne. Jesz tyle sera? Okay. No w porządku, żadnych zwierząt możesz przejść. Cześć, jestem twoją nową koleżanką z sali. Bądź troszkę ciszej, muszę spotkać się z przyjacielem. Halo, już jestem, czeka na ciebie serek. Jesteś taki mądry, znalazłeś drogę do mojej sali. Zjedz sobie serek w nagrodę. O, zaraz koniec zmiany. Stać, nie wolno wchodzić ze zwierzętami, a te chomiki są zwierzętami domowymi. Oddaję ich na opatrunek. Co? Nie wejdę ze ślimakami? Co za koszmar, będę musiała coś wymyślić. Moja Lizzie musi ze mną przejść. O, myślę, że miejscowy kucharz powinien mi pomóc, a raczej jego wózek z garnkami. Muszę tylko zwędzić strój roboczy i wózek z jedzeniem. Ukryję tu ślimaka, przykryję wszystko owsianką i gotowe. Idziemy. O, znowu ty! Co mamy dziś dobrego? Co to jest? Fuu, owsianka! Obrzydliwość! Zjem lepiej trochę słodyczy. Udało się! Dlaczego nie jemy owsianki? Dam ci zaraz coś pysznego, żebyś szybko wyzdrowiała. To najlepsze lekarstwo, bellissimo! A oto i mój ślimak. Tak tęskniłam. Uff, ale gorąco. Stop! Nie wolno. Z żółwiami też nie. Twój żółw na ciebie tu poczeka. Przechodź. Szybko, szybko. Co? Nie wolno wprowadzać zwierząt? Ale mój Pascal nie może się beze mnie obejść. Jesteśmy nierozłączni, muszę coś wymyślić. No tak, mogę go schować pod czapką. Pascal, siedź spokojnie na mojej głowie. Okej, zakryłam cię czapką. Owinę szalikiem. Świetnie, teraz możemy spróbować go przemycić. Będziemy udawać, że mam grypę. Brrr, jak mi zimno. Mam gorączkę 39,9. Witam, panie pielęgniarzu. Potrzebuję pomocy lekarza natychmiast. Nie mam zwierząt, tylko przeziębienie. No to przechodź, naprawdę nikogo z tobą nie ma. Chociaż kilku różnych próbowało do dzisiaj się zakraść. Ej, stać! Masz kameleona na głowie. Wynocha! Dlaczego ciągle przynoszą je na mojej zmianie? Może jeszcze słonia przyniesiecie? To był bardzo śmieszny filmik. Chcesz takich więcej? Więc subskrybuj kanał, daj łapkę w górę i do zobaczenia. Pa, pa!